Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 The Ringed City i dodatek. Chciałam zwrócić uwagę na to, pamiętacie? Mieliśmy w pierwszej części dwa serpenty, Brampta i Kafę. No i tutaj w ogóle mamy takiego serpenta, on jest w ogóle... W jedynce mieliśmy po prostu samą głowę, na przykład wystającą czy to z ciemności w przypadku Kafę, z otchłani, czy też na przykład z tej dziury w Firelink Shrine w kapliczce Zjednoczenia w przypadku Frampta, a tutaj mamy tego serpenta łącznie z ciałem, więc nie wiem, czy tak faktycznie to ciało wyglądało. Można było, wiecie, przypuszczać, że one w ogóle nie miały żadnego ciała, albo przynajmniej, że nie tak ono wyglądało. Dobra, słuchajcie, musimy wrócić po duszę. Ja to oczywiście zrobię, ale najpierw chciałam jeszcze sprawdzić to miejsce tutaj. O, właśnie. No tak myślałam, że to było po prostu, wiecie, takie tylko z jednym skarbem, a dalej to i tak mamy jedną ścieżkę. Widzimy się na miejscu. Dobra, wróciliśmy tutaj, no i słuchajcie, no i właśnie jest ten problem, że ja tutaj nie wiem, jak się dostać do tego przeciwnika, bo wtedy mój plan zakładał, że ja po prostu, wiecie, on jest tam na górze, że ja po prostu tam przeskoczę, ale ja nie wiem, czy ja w ogóle dam radę zeskoczyć na... Na to, nie? Jest tu na tym balkoniku. Jak ja zeskoczę tak, to ja w to nie trafię. Okej. Okej, dobra, udało się. Jest. Dobra, czyli tak jak myślałam, trzeba było tutaj zeskoczyć. No i migoczący, no dobra, no. To po to tyle zachodu tutaj było, to po to to wszystko tutaj było, po to my ginęliśmy wcześniej. Dobra, słuchajcie, nie wygląda to dobrze, cztery estusy, ten rycerz tutaj trochę mnie mocno pokieraszował. No ale dobra, wychodzimy na zewnątrz, coś czuję, że tu nie będzie miło, bo pamiętam, że tu działy się cuda właśnie, patrzcie na to, idzie trzech tych, kurde, przeciwników, nie? To jest takie zło. Ale oni się chyba zawrócą. Mam nadzieję, bo jak oni się nie zawrócą, tylko oni będą tu iść. Ja chcę... Ja pierdzielę. Idźcie stąd! Czemu wy tu idziecie? Bo tu jest NPC w tych drzwiach. O Boże. Wycofujemy się. Nie mów, że ty tu wejdziesz. Nie wejdziesz tu. Nie ma opcji. Nie masz prawa. Nie możesz. Może go załatwię. Kurczę. Nie, on tu idzie, no. No bez kitu! O, tu idzie. Nie, no on tu idzie bez przesady. Nie, no zobaczcie to tylko. Nie wejdziesz tu. Tu nie masz prawa, tu nie wejdziesz. Wejdziesz? Nie, nie pozwolę, żebyś ty tu wszedł. Kurde, no, akurat zasiadł się z tobą. No zeskocz. I dla mnie to ty możesz... spaść. Ej, to może być nawet patent. Ja nie wiem, czy on oberwał. Czy on w ogóle oberwał, czy to mu zadało jakiekolwiek obrażenia. Bo sami widzicie, że ja im obrażenia bardzo cienkie zadaję.
A ich jest tutaj trzech, nie? To nie są żarty. Może to i jest patent, żeby ich tą wielką strzałką. A oni są mocni, nawet jeżeli gramy wojownikiem, jeżeli walczymy jako Mela, no to Mela, no to też Boże. To też i tak oni dadzą nam solidnie popalić, nie? Co, on już jest na górze? Nie no, musi być na dole. No ale widzicie sami. Myślałam, że on, wiecie... Kurczę, jak spadnie, to będzie mieć solidne obrażenia od upadku, ale... Ci przeciwnicy są twardzi, ci przeciwnicy są mocni. Ja chcę iść dalej, oczywiście, że można ich z nimi nie walczyć, ich pominąć. No, ten ma pełne full zdrowie. Ale kurczę, no... Ja chcę się dostać tam, na drugą stronę. O Boże. Zawsze można zejść tam na dół po schodach i kurczę, dobiec do skarbu i przebiec dalej i ich w ogóle ominąć. Sami widzicie, co tu się wyrabia, nie? Dobra, jak ja bym z wami tutaj tak walczyła, tylko że ja ryzykuję śmiercią i tym, że ja będę musiała... Później to wszystko jeszcze raz przechodzić, nie? Ale spróbujmy. Zobaczmy, jak mieczem w ogóle pójdzie. Posz. Tragicznie. Nie, wiecie co? Ja tak... Nie, lecimy dalej, ja muszę dotrzeć do ogniska, do tej babki się jeszcze wrócimy, tu jest NPC. Albo po prostu przebiegnę tutaj. Bo... Jezu, jacy wy jesteście, kurde, mocni. A tam jeszcze rycerz był, dobra. Czy nie pamiętam, czy tutaj trzeba było biec, czy tam po schodach, gdzie było następne ognisko, w którą stronę. No nic, kolejne cięcie i widzę, że to będzie znowu odcinek, w którym będę musiała sporo powtarzać poza nagraniem. Okej, słuchajcie, ja ogólnie widzę, że nie za bardzo będzie mi się opłacało tutaj tego przeciwnika zostawię, nie za bardzo będzie mi się opłacało walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami, tymi gałęziowymi, dlatego szybko podbiegnę tutaj, porozmawiam z tym NPC. Speak thee the name of thine own god, if thou canst recall. Gwyn. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira. Serve they who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Oni idą już. As the fire waneth, does she lie by... Oni już i tu idą. Thou'st to speak to a captive such as I. It is no... May I perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city? Medea is his name. He wants to defend ye. Boże no! Tak, kurde, chcę! Dobra, słuchajcie, teraz to ja... Muszę biec przed siebie, niestety. Ogólnie tych przeciwników jest tutaj na tyle dużo, że po prostu, wiecie, mi się nie opłaci to, bo... Nie. Dobra, słuchajcie, biegniemy do ogniska. Mi się to po prostu nie opłaci, bo skończył mi się czar i ja po prostu nie dam rady pokonać tych wszystkich przeciwników tak, żeby mi starczyło jeszcze w ogóle czarów. Patrzcie, co tu się dzieje, tu idą kolejni, nie?
Dlatego biegniemy w sumie do ogniska. Słuchajcie, trzeci wychodzi, następny. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, gdzie było ognisko, ale po prostu, no, lecimy. Tu były schody, tu było ognisko. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj za tymi bagnami. Po prostu chcę to następne ognisko odpalić. Zawsze po prostu między tymi dwoma ogniskami. Tak, tu było ognisko, doskonale. Uff. Będę mieć już je zaznaczone. Zawsze można odpocząć, słuchajcie. Zawsze można usiąść przy tym ognisku, między ogniskami sobie to wszystko ogarnąć. O, to jest kolejny skrót, nie mogę otworzyć z tej strony. No właśnie. Zacznie się eksploracja bagien, ale tak przynajmniej będę mieć, wiecie, no, większe możliwości, nie? Ojejku, no sami widzicie, ile tych przeciwników jest. Ogólnie nawet niektórzy po prostu zalecają, żeby ich omijać, bo o tyle, okej, wojownik może sobie walczyć mieczem, wszystko fajnie, spoko, ale nawet wojownik, skończył się stusy w końcu w pewnym momencie dla wojownika. Ale on ma życia. Patrzcie na to, ile to ma życia. Ja nie wiem, ja spróbuję go załatwić na przykład mieczem. Zobaczmy. Sabi, widzicie, ile ja muszę tych przeciwników tłuc, nie? Jakie to jest mocne. Dobra, wypadałoby tam wrócić, słuchajcie, i zebrać tam te skarby. Aczkolwiek to też nie będzie takie proste. O, oni się tu wyłaniają, no ja nie mogę. Wiecie, ja mogę z nimi walczyć, ale to kurczę potrwa, nie? W sensie takim, że... Ja bym musiała robić cięcia, żeby walczyć z jednym przeciwnikiem, no proszę was. Dla wojownika to by się szybko estusy tutaj skończyły. Dobra, spróbuję się szybko przebiec po tamte skarby. Tu jest bardzo dużo tych przeciwników. Poza tym musimy z tamtą kobietą jeszcze dokończyć dialog. Ona musi nas, wiecie, poprosić o ten. Że spróbuję przebiec. Będę naprawdę solidnie. O Boże. Także sami widzicie, czym ja tutaj ryzykuję, nie? Ten dodatek jest szalony! Ja jak najbardziej chcę wam jak najwięcej się da pokazać, ale kurczę, no wiecie, jakbym miała naprawdę walczyć z każdym przeciwnikiem tutaj, to nie starczy mi czarów, to jest raz, nie starczy mi estusów, to jest dwa. Nawet tak jakbym miała mieczem walczyć. Sami widzicie, jakie obrażenia idą i po prostu ci przeciwnicy tacy są. No to jest niestety bardzo, ale to bardzo frustrujący moment w dodatku Ring City, że między tym ogniskiem, które teraz sobie aktywowaliśmy, a poprzednim ogniskiem jest lekki dramat. Dosłownie, lekko mówiąc, więc ja tu się spodziewam, że ja, wiecie, wielokrotnie stracę duszę. Z tamtą kobietą prawie udało się pogadać, niestety, no musicie mi wybaczyć, że skipowałam te dialogi, ale no tu nie da się za bardzo z nią pogadać, kurde, na spokojnie. Spróbuję tam jeszcze raz przebiec i jeszcze na górę trzeba przebiec, tam gdzie byli tamci przeciwnicy i ten rycerz. W ogóle tu jest jakieś miejsce jeszcze, sporo tych pomniejszych przeciwników. Oho, rycerz. Włócznia tego rycerza. Dzień dobry. A oni wszyscy tu biegną. One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. A tu na górze jest NPC. Began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend. And let the feast begin.
Do tego NPC chyba tam na górę można było się jakoś dostać, z tego co ja kojarzę. Dobra, no tego rycerza mroku można by było... Boże, rycerza mroku, rycerza pierścienia można by było załatwić. Do tych pomniejszych przeciwników. Aha. Pięknie. Najgorsze jest to, że oni wszyscy tutaj ciskają tymi piorunami. Ale nie podejdą tutaj, nie podejdą tutaj, żeby ze mną zawalczyć, a tam chodzi ten rycerz, no. Dobra, jest, mamy cię. Gin. Boże. Tak, jeszcze ty mnie zabij. Jak dobrze, że te bagna nie są trujące, nie? Dobra. Ja naprawdę walczę tutaj teraz o życie. Ale wszystko na górze jest już porobione. Oprócz jeszcze tamtego jednego przejścia. Ho, 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 nic nie widzę, nic nie widzę. No, u tej chwili... nie Filianor, u tej... NPC tutaj. Dobra. Przepraszam was, że pominęłam te dialogi. Powiem wam w skrócie, to jest kobieta, która poprosiła nas o znalezienie smoka, o znalezienie smoka imieniem Midir i zabicie tego smoka. Mam nadzieję, że oni mnie zostawią, ci przeciwnicy. Ci więksi przede wszystkim. Tych mniejszych mogę zabić, ale niech ci więksi tutaj nie wchodzą, bo tutaj dalej też jest gorąco i fajnie by było. O! Właśnie, zmierzyć się z tym rycerzem. Także Shira, kobieta, która tutaj była, poprosiła, żebyśmy znaleźli smoka imieniem Midir i żebyśmy go zabili. I w nagrodę dała nam święty dzwonek Filianor, także... Niestety, no ale... Chciałam przeskipować te dialogi. Tutaj było gorąco. Tutaj pamiętam, że coś się działo. Tutaj miało miejsce coś mocnego. Święty dzwonek. Ja wam pokażę zaraz ten dzwonek, ale chcę... O właśnie, wędrowiec wśród odrzuconych. Atakuje nas mroczny duch. Słuchajcie. Ten mroczny duch jest tutaj. Zauważcie, że ten duch wygląda jak Alva. O, jest Alva, ten wędrowiec. Mamy cię, mamy cię, mamy cię, mamy cię i mamy pierścień wilka, wędrowiec wśród odrzuconych, tak, to był Alva. I zdobyliśmy jeszcze Estusika, tak, dobrze, pamiętałam, że tutaj był atak ducha. No i słuchajcie, po to my wszystko tak się pociliśmy tutaj, po to my wszystko tutaj tak szarżowaliśmy, przebijaliśmy się przez tych przeciwników. W sumie to nie jest wymagane, tak, żebyśmy to mieli, ale fajnie, że udało się to zdobyć. Akurat to będzie coś, co będzie fajnie pasowało do naszego buildu, cały strój wiedźmy Zuli, czyli mrocznej wiedźmy. Zaraz wam pokażę ten dzwonek Filianor i też ten pierścień wilka plus 3. Nie mieliśmy wcześniej zwykłego pierścienia wilka. On zwiększa równowagę, to był pierścień Artoriasa. Pierścień należący do Artoriasa, podróżnika otchłani jednego z czwórki rycerzy Gwyna, pierwszego władcy. Poprawia równowagę. Artorias wykazał iście stalową wolę i nie miał sobie równych w walce wielkim mieczem. A, dzwonek jeszcze. I secik Zuli. Jest ładny, bardzo ładny. Wiadomo, to wszystkie szaty dla magów, no to one są, patrząc na statystyki, mają dobrą obronę magiczną, ale fizyczną bardzo słabą. Dlatego też tak mocno obrywamy, to też jest druga sprawa. Mag niestety jest kruchy, no ale
duże obrażenia zadaje, tylko że widzę, że w tym dodatku to po prostu no wszystko jest... Mam bardzo dużą odporność i dużo życia. Fioletowy strój wiedźmy Zuli, która miała uwieść Alwę Wędrowca. Z nim właśnie walczyliśmy. Znaczy z jego duchem, z jego fantomem. Nie z nim samym. Lecz ostatecznie stała się jego najgorliwszą popleczniczką, spędzając jego boku całe życie. Powiada się, że wiedźma Zuli nigdy nie zaznała miłości i doświadczyła wszystkich nieszczęść świata, znajdując jednak w końcu swój życiowy cel. Także może na mojej postaci ten set nie będzie wyglądać jakoś... No, plusy, minusy, jeden i drugi ma, nie? Może ten secik nie będzie wyglądać jakoś zabójczo na mojej postaci. Trochę jakby widzę, że set Carly jest lepszy. Minimalnie. No ale dobra, fashion, fashion. Jest jeszcze kapelusz, ale wiadomo, no kapelusza nie za bardzo... Nie uśmiecha mi się zakładanie za bardzo kapelusza, ponieważ mimo, że jest nawet lepszy, ale on nie ma tego, co mają te skrzydełka. Korona zmierzchu ma to do siebie, że też zwiększa obrażenia od magii, jakie ja zadaję. Nieważne, jaką magią się posługuje, czy jest to magia mroku, dusz, kryształowa, nieważne. Każdy rodzaj magii, każdy rodzaj zaklęć. Wszystkie obrażenia od nich są zwiększone, kiedy mam tą koronę zmierzchu, ale ja sama też dostaję większe obrażenia od magii, kiedy to noszę, więc coś za coś, ale no wolę to nosić. Ten kapelusz Zuli, tak samo jak kapelusz Carly, oba, tylko tyle, że fajnie wyglądają, ale nie mają takich właściwości. Pokażę wam, jak wygląda to w pełnym secie. No tak jak mówiłam, niestety na mojej postaci nie będzie się prezentować to zacnie, bo moja postać jest pustym, więc będziemy oglądać jej no, niezbyt ładne plecy. Tej sukience, ale poza tym to jest naprawdę bardzo ładny zestaw, nie? Tylko, że no ja tutaj będę nosić tą koronę zmierzchu do momentu, aż zdobędziemy coś lepszego, ponieważ w tym dodatku jest coś lepszego i jest pewna maska, która zwiększa i to tak konkretnie obrażenia od magii mroku i to jeszcze lepiej niż ogólnie ta korona zmierzchu zwiększa nasze obrażenia. A, dzwonek jeszcze miałam wam pokazać, no tak. Dzwonek, który dostaliśmy od Shiry, od tej kobiety. Słuchajcie, tutaj będą dzwonki. Ładny jest. Święty dzwonek Filianor. Święty dzwonek poświęcony przez księżniczkę Filianor, matriarchinię kościoła. Łaska Filianor nie zna granic, a ten święty dzwonek powiększa zasięg działających obszarowo cudów, które leczą, przywracają zdrowie, czy też zapewniają inne wzmocnienia. Więc ona nas poprosiła o to, żebyśmy zabili, znaleźli smoka o imieniu Midir i żebyśmy go zabili. To jest takie zadanko od niej dla nas. No i tak, słuchajcie, poza tym tutaj już w tym miejscu nie ma nic więcej, więc tak naprawdę możemy się... A, tutaj jeszcze coś jest, ale widzę, że muszę w tę stronę przejść. Oni tu wracają. Dobra, ja ich załatwię. Jeszcze tam jest po lewej jeden skarb, który chcę zdobyć. O, tutaj widzicie, ale ja tutaj nie przejdę. W żaden sposób. Nie, tu jakoś wyżej trzeba się dostać chyba. Co, on idzie tyłem? Oni tu na mnie polują. Nie, jakoś inaczej się trzeba było po ten skarb dostać. Nie tędy. Tam na dole to ja już byłam. Tak. Nie, ty tu idziesz? Jezu, bo tamte przejście na górze. Ale się wystraszam. Tamte przejście na górze. Nie. Ostatnie ognisko, proszę. Uff, dobra. Nie, stąd i tak bym się tutaj nie dostała, tu gdzie jest po lewej ten skarb. Tam jakoś inaczej trzeba było się dostać. Tam było inne przejście, bo to jest powiedzmy już mniej więcej na wysokości. Ten skarb jest mniej więcej na wysokości tam, gdzie mieliśmy tego NPC, który tam do nas przemówił, jak walczyłam w tym odcinku z tym drugim rycerzem tutaj. Byliśmy wcześniej trochę, no piętro niżej, byliśmy na dole, on był wyżej. Więc to jest na jego wysokości, ale jakoś inaczej trzeba się tam dostać. Także... Na razie, słuchajcie, my musimy zwiedzać bagna.
Na razie to my co będziemy robić, to będziemy zwiedzać właśnie bagna. Tu też jest skarb, ale stąd jeszcze go nie dostanę. Także mamy fajny nowy secik. Będzie trzeba szukać maski teraz ogólnie. O, tu jest skarb. Dobrze, że te bagna nie są trujące, ani nic takiego. Głowa białego kaznodziei. Możemy go sobie sprawdzić. No to jest właśnie głowa tych robali. No niestety, no to jest mega wymagający dodatek. I wcale to nie jest nic złego ominąć przeciwników. Oni poza tym no nic nie dają oprócz dusz, tak? Pusty łeb białoszczęki szarańczy, która powstała z otchłani bagien. Szarańcze o białych szczękach miały zwodzić ludzi ku mrokowi, lecz większość nie widzi świata poza kolejnym posiłkiem. Ktoś musi uderzyć pięścią w stół i przywrócić prawowity stan rzeczy. Może to właśnie ty? Czyż nie przebywasz z otchłani i czy nie udało ci się nie zatonąć w epoce ognia? Szarańcze i ludzie to pokrewne dusze. Czemu nie przywdziać tej głowy i nie przyjąć ich wizerunku? No właśnie nie jestem pewna, czy jak się nie owdziałało tej głowy, to czy one nas nie atakowały przypadkiem. Zaraz to sprawdzimy. Jezu, jak strasznie ta głowa wygląda. Patrzcie tylko na to. Wiem, korona zmierzchu schodzi z głowy, ale chcę to sprawdzić. Chcę to przetestować, czy przypadkiem one nas nie przestawały atakować. Co, ty będziesz mnie atakować? To mniejsza szarańcza. Nie, one wręcz się triggerują na mój widok. One wręcz się triggerują, czyli jeszcze bardziej mnie atakują. Patrzcie na to. Bo wcześniej ona jakby nie zwróciła na mnie uwagi, nie? Jak ja tutaj wcześniej przebiegałam do ogniska, to ona... Wow, bo tak ja tak się nie liczy. Zdejmijmy tą głowę, wiecie? Zdejmijmy tą głowę. Mi się wydaje, że ona bardziej sprowokowała te szarańcze, bo... No, to był ten przeciwnik, który stał tutaj. Jak ja tutaj wcześniej biegłam do ogniska, to on tak się nie striggerował jak teraz. Dobra, z tym ciebie pokonywaliśmy. Dobra, obadajmy teraz to wszystko, obadajmy. No nie, tutaj też się striggerował troszeczkę. Tam idzie ten gigant, który przyzywał tych łuczników. No masakra. Już nie wiem, czy oni się tak triggerują, czy nie. Po prostu szybciej ich trochę zabiję tym mieczem. Tam u góry też jest jeden. Patrzcie, tutaj ta główka maleńka. No ta mała szarańcza to, wiecie, to szybko idzie, nie? Niestety te większe, no to już jest... trudniej. Mogę oczywiście czarów używać, nie chciałabym, ale po prostu bardzo dużo punktów skupienia zmarnuję na nich. Te czary po prostu pójdą. Nie będę mieć na jakiegoś na przykład mocniejszego przeciwnika. Oni mają bardzo dużo życia. Oni mają naprawdę bardzo dużo życia. Po prostu szybciej ich pokonam i trochę zaoszczędzę swoją manę, swoje punkty skupienia, swoje czary. Please begin. I one, kurczę, przemrzą tam. Tego giganta trzeba by było jeszcze pokonać. Kolejna duszyczka. Już nie pamiętam tylko, czy ten gigant tutaj przywoływał tych łuczników, czy nie. Przywoływał ich! Oczywiście, że on ich przywoływał. Przywoływał ich tutaj, pięknie. W sensie jakiegoś maga jeszcze przywoływał.
Dobra, jest. Mamy go, mamy cię, mamy cię. On dużo luz daje. Ale on się chyba normalnie odradzał później, wiecie. Tak jak ten pierwszy. Puf. Nie no, dodatek naprawdę... O, patrzcie, ile tam jest rycerzy. Dodatek naprawdę testuje po prostu nasze umiejętności. Wszystko, nie? Na maksa. Ja w ogóle chcę zobaczyć, jak Klinga Mroku na ciebie zadziała. Słabo. Powiedzmy, ja zadaję takie same obrażenia im tą magią, jakbym zadawała mieczem, więc po prostu no... się po prostu nie opłaca marnować czarów na nich. Kiedy tu są też mocniejsi przeciwnicy, jak właśnie ten gigant albo ci rycerze, i lepiej po prostu te czary przeznaczyć na nich. Na takiego przykładowo rycerza. Ten to w ogóle ma super tarczę, nie? Wiedziałam, że mnie uderzy, ale już to było ryzyko, nie? To był ryzyk fizyk. Ale już udało mi się odzyskać astusy. Oni mają fajną tarczę, która zieje ogniem. O, wolę po prostu na nich te czary zużyć. Na takich zwykłych przeciwników, na te szarańcze, wolę po prostu używać miecza, bo sami widzicie, co się tu dzieje. Dobra, obadajmy te tereny. Zaraz jakoś tutaj powinnam gdzieś dojść do kolejnych skarbów. Co to za trzęsienie? Nie podoba mi się to brzydkie trzęsienie. Może to smog. Było słychać jakiś ryk, jakieś dziwne trzęsienie. Tam jest przejście dalej. Ale tu jest jeszcze skarb i tam trzeba by było wrócić. Tak, obadajmy do końca, bo tutaj za tym jest przejście. Wydaje mi się, że to było fabularne przejście dalej. A tam na sam koniec mamy jeszcze przejście po prostu dalej przez te bagna, ale... Wyeksplorujmy do końca bagna i później przejdziemy sobie tam. Prawa ręka kaznodziei. O nie! 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 Tylko nie trzech naraz, nie? Tylko nie trzech naraz. Może odpuszczą. Tu jest skarb? Tak, tu jest skarb, który był przy ognisku. Prosty miecz rycerza pierścienia. Dobra, słuchajcie, ja się tutaj muszę gdzieś skitrać i zaraz wam pokażę te rzeczy. Oni może odpuszczą sobie. No nie, nie odpuszczą. Ja się tu schowam, mam nadzieję, że oni odpuszczą. Chcę wam pokazać te przedmioty. Nie chcę siadać przy ognisku, bo wszystkich przeciwników to zregeneruje, ale po prostu, wiecie, odrodzi. Chciałam się tu skitrać. Dobra, po kolei. Miecz rycerza pierścienia. Prosty miecz rycerza pierścienia. Prosty miecz. Uzbrojenie pierwotnych ludów wykuwano w głębiach otchłani, nadając mu pewne pozory życia. Właśnie dlatego też bogowie nałożyli na te miecze i ich posiadaczy pieczęcie ognia. Umiejętność żar. Przyjmujesz postawę bojową, a zmęczone wiekami ostrze odzyskuje swoją dawną świetność i na krótki czas wskrzesza swój płomień. Postawę możesz przejść do zwykłego lub silnego ataku. No, także to jest dokładnie to, co widzieliśmy już w przypadku tych rycerzy, że te ostrze się tak zapalało. Dobra, gdzie jest ta inna broń? Kurczę, teraz ja chyba jej nie znajdę. O ile to była broń. To był kostur chyba.
O, prawa ręka kaznodziei, tak, to jest kostur. Wyschnięte prawe odnóże białoszczękiej szarańczy, która powstała z otchłani bagna, będące dobrym katalizatorem magicznych mocy. Szarańcze o białych szczękach miały zwodzić ludzi ku mrokowi, lecz większość nie widzi świata poza kolejnym posiłkiem. No dobra. O nie! 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 On tu czuwał! Nie, zabije mnie. On tutaj się skitrał. On tu się skitrał. On się skitrał, żeby mnie zabić. Zostawił na mnie brzydką pułapkę. Oż ty w życiu widzieliście? Nie odszedł w ogóle. Nie odszedł w ogóle, tylko skitrał się. Zostawił na mnie brzydką pułapkę. Dobra, słuchajcie. Pokonany. Pokonany. Mamy go. Dobra, ja bym chciała dokończyć te bagna i zakończymy sobie odcinek. One tu wszystkie szepczą, szemrzą. Ja bym chciała dokończyć te bagna. Tam jeszcze coś jest na górze. Możemy to sobie obadać, a w następnym odcinku przejdziemy tam, dalej. O, tu jest ta szarańcza. Tu jeszcze mogłabym sobie obadać, przejść, o ile się da. Niekoniecznie. No nie, ja tutaj przechodziłam, nie da się przejść tu, gdzie jest ten przeciwnik. Chociaż? Nie, da się. A to NPC. I tak, she lived in fear of the dark, of the things that gnawed at her flesh. And yet, the abyss hath yet to produce any such creature. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay. And so, despite his weighty armor, he lived in fear of a delicate thing, little more than a girl. Where fire resideth, shadows twist and shrivel, but in the abyss, there are shadows none. Fear not the dark, my friend, and let... And so, and yet, fear not, and let... No dobra, oni się powtarzają. Tutaj dalej jest to przejście. Okej, okay, no to by było to tyle, słuchajcie. Dalej myślę, że zakończymy sobie odcinek i będę kontynuować już w następnym odcinku dalej. Dokończymy sobie eksplorację bagna właśnie w tamtą stronę. Niestety nie udało się całego w tym odcinku zrobić, ale tam myślę będzie już końcówka. Wydaje mi się, że i tak fabularne przejście znajduje się tutaj, właśnie za tą zawaloną budowlą, więc tam też się udamy i zobaczymy, co czeka nas dalej. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do oceny, do komentowania, dajcie znać, jak Wasze doświadczenia właśnie z dodatku The Ringed City, bo sam dodatek jest naprawdę bardzo wymagający. Ja nawet grając na wojowniku za pierwszym razem, to też wielokrotnie uciekałam przed przeciwnikami. Szczególnie tutaj między tym a tamtym ogniskiem jest bardzo dużo przeciwników i ogólnie ciężko jest przeżyć, bo nawet jeśli będę ze wszystkimi walczyć, to estusy. Estusy się w końcu skończą. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba. I widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.